Jesteśmy na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym. Ten strop przykrywa garaż podziemny. Garaż podziemny wystaje poza obrys budynku. Budynek zaczyna się w tym miejscu, gdzie ta ściana. Stoję na wprost dylatacji tego stropu, ale jednocześnie jest to w ogóle dylatacja całego obiektu. Widzimy, że dylatacja przebiega w stropie, dylatacja pozioma i w tym miejscu zaczyna się dylatacja pionowa w ścianie. Budynek jest zdylatowany przez całą swoją szerokość. Jeśli chodzi o izolację, ta dylatacja nie jest w tym momencie w ogóle zaizolowana. Mamy tutaj styropian, jeszcze jest na takim etapie budowy, że jakby nie rozpoczęto żadnych prac izolacyjnych. Natomiast ważne jest, że jeżeli nie zrobiono by tutaj żadnej izolacji, no to oczywiście woda, która przedostanie się pod papę, która ma być izolacją tego stropu, no to po prostu ta woda będzie się wlewała jak w korek od wanny w tą dylatację i będzie kapała sobie piętro niżej. Jeżeli zrobimy izolację tej poziomej dylatacji, no to woda będzie zalegała na tym stropie, będzie sobie mogła się rozpływać po nim całkowicie i w końcu tutaj będzie do tego narożnika dopływała. I jeżeli nie będzie pionowej izolacji, przynajmniej odcinka pionowej izolacji na tej dylatacji, no to woda po tej izolacji poziomej będzie się dosłownie pyk wlewała pod budynek, tam gdzie nie ma już izolacji pionowej. Dlatego tak ważne jest, żeby wykonywać izolację poziomą i pionową dylatacji, przynajmniej tego odcinka, który będzie poniżej poziomu gruntu i około pół metra powyżej poziomu gruntu. Całkiem niedawno mieliśmy podobny przypadek i dosłownie odkopywaliśmy taką dylatację, która była nieszczelna nie tylko w tym poziomie, ale nie było również izolacji w pianie. Także posłuchajmy, co tam na budowie powiedziałem przy okazji tej odkrywki i przygotowywań do izolacji. No dobra, odgrzebana dylatacja wzdłuż tego całego patio. I tutaj mamy skrzyżowanie dylatacji. To jest to, o czym w artykule pisałem, ale ciężko to czasem może i pokazać. Bo jak uszczelnimy tę dylatację na tym sznurze dylatacyjnym, który już widać wsunięty w szczelinę dylatacyjną, to woda będzie płynęła po izolacji, czy będzie mogła płynąć po izolacji i będzie mogła wpływać tam w głąb, w tą izolację pionową. Czyli po izolacji do wnętrza budynku, już tam, gdzie nie ma w zasadzie wody. Co z tego? Dlatego musimy też ten pionowy odcinek powyżej poziomu gruntu wyciągnąć, tak żeby tutaj nawet na stropie stała woda, ale nie wpływała nam do dylatacji. Tak może będzie lepiej. Widać dziura w ścianie fundamentowej budynku, nie ma żadnej izolacji. To jest jakiś po prostu katastrofa, dramat. Jak to w ogóle stoi mechanicznie? To jest pierwsze pytanie. Jak to jest uszczelnione? To jest drugie pytanie. No oczywiście dylatacja też była nieszczelna całkowicie, więc po to tu jesteśmy. No przepiękny przykład budownictwa, parabudownictwa.